4. Dwie setki w tym meczu, bił już Marco Fu, teraz myślę, że zadowoliłby się breakiem w okolicach 70 kilku punktów. Ważne, żeby to był break wygrywający. A układ jest naprawdę korzystny, tak do rozpoczęcia od 30-40 punktów, a jeżeli się uda jeszcze po drodze nieco naruszyć te pozostałości trójkąta, to spokojnie da się tutaj zrobić breaka wygrywającego właśnie, a może i 100-punktowego. Ilan. Był już jeden mecz w tym turnieju w pierwszej rundzie, w którym padły 19. Trzy breaki stupunktowe. Dzieło stworzone przez Stephena Maguire w starciu z Fergalem O'Brienem. Niewykluczone, że i trzema setkami zakończy się ten mecz. Wiele na to wskazuje obecny układ Bill i dotychczasowa dyspozycja Marco Fu. Miał być kanon spudłowany troszkę. 27. Miała być pozycja do najniższej czerwonej z tego zwartego skupiska, a teraz musi ciąć no Billa. No musi, jeżeli chce pozostać w breaku. Problematyczne również dojście do kolorowej. Musi omijać czarną. Do niej raczej nie zostanie. Tu jest za dużo kąta. A z podbiciem. Ależ super zagrany. Ależ piękny zagrany, naprawdę. No tu nie ma cienia przypadku w tym, prawda? To było do końca skontrolowane, zaplanowane i świetnie wykonane przez Marco Fu. A co dalej? Za dużo kąta, żeby przejść na prawą stronę stołu, do tej czerwonej, do której wcześniej chciał wychodzić Marco Fu. Na różową kanon. No jest. Tyle, ile trzeba. I do prawej, i do lewej. Ma czerwoną, czy do lewej? Nie jestem pewien, skoro spojrzał i poszedł dalej Marco Fu. Do prawej narożenie ma na pewno. Walijczyk będzie rywalem zwycięzcy tego meczu. No coraz bliżej jest awansu Marco Fu. Walijczyk, choć nie wiadomo który. Matthew Stevens i Dominic Dale tworzą parę, z której wyłoniony zostanie rywal dla Fu lub Alena. No i tu dwie czerwone do wyboru. Wydaje mi się, że do lewej narożnej też jest do wbicia. Jedna z czerwonych, ta najniżej stojąca. Otwiera sobie pozostałości trójkąta Marco Fu. Wiele może się tutaj wydarzyć złego dla Azjaty. I wydarzyło się. Stracona pozycja do kolorowej. To dziwny wybór, mając jeszcze w zanadrzu czerwoną do środkowej kieszeni. No tutaj to przede wszystkim bocznej rotacji zabrakło. Odrobinę tego lewego boku, który by bardziej wyprowadził na środek stołu białą bilę, no bo wyborem, no wiadomo, o co chodziło tutaj, żeby nie tylko wbić, ale i wykreować sobie więcej gry na czerwonych. To się udało, ale ta boczna rotacja, lepiej być gdzieś tam na środku stołu, nawet jak za mocno się zagra, to są niskie kolory. A tutaj grając bez bocznej, wskazywał się tylko na różową, która została zablokowana do lewej narożnej kieszeni. No to jak już tak stało, to trzeba zagrać po prostu odstawną, któryś z niskich kolorów na bandę. Zielona tutaj najprawdopodobniej, a biała optymalnie byłoby za żółtą na bandzie. Ale tak, żeby żółta najwięcej odcinała dojścia do czerwonych. Ale kick. 44. Złapał się za głowę, bo zamiast odstawnej, zamiast bezpiecznie postawionej zielonej na bandzie i białej za żółtą, szansę na wbicie dostaje Mark Allen. I
tak niby zawsze panuje nad emocjami, ale tutaj bardzo właśnie emocjonalna reakcja Marco Fu. Wow. Ładnie, ładnie. Dzisiaj Mark Joyce powrócił do meczu z Chadem Trumpem od stanu 2-5. Mark Allen dokonałby naprawdę niesamowitej rzeczy, gdyby powrócił od wyniku 1-5. To jeszcze z tak dobrze grającym dzisiaj Marco Fu. A teraz szansę otwiera sobie wyśmienitą, żeby wygrać trzecią partię w tym pojedynku. Niby cały czas sporo straty, niby dużo do odrobienia, ale świetny układ na kolekcjonowanie punktów. No nic trudnego tutaj wydaje się nie mieć, Mark Allen. Bo potem może być jedynie to, co w głowie, czy nerwy i emocje nie dadzą. Nie odbiorą Allenowi szansy na powrót do tego frame'a, a zachowanie szans cały czas na awans do następnej rundy. Ważne, żeby tu w odpowiedniej kolejności wszystko rozgrywać. To mówię w kontekście głównie wbicia bili różowej w odpowiednim momencie. Chodzi o to, że po wyjściu centralnie na różową do prawego środka może zagrać stop bola Mark Allen. A potem z tych sklejonych ze sobą dwóch czerwonych, najwyżej stojących na stole, prawa z nich jest do wbicia do prawej narożnej kieszeni. No i źle teraz. Za bardzo na bandę, za nisko z białą bilą. 30. Niby drobiazgi, ale to są takie drobiazgi, które mogą pokrzyżować znacząco plany, bo tutaj troszkę stracona pozycja, jak szybko jej nie odzyska Mark Allen, a kibice nie pomagają, to zaczną się większe kłopoty. A może to jest właśnie ten dobry moment, żeby wyjść sobie na różowo, jak najbardziej na wprost. Troszkę wcześniej niż zamierzał to zrobić, bo jeszcze należało wbić czerwoną, która stała i poniżej punktu różowej. No i będzie to robił Mark Allen. Ale trzeba plan zweryfikować, bo już z tej czerwonej na różowej nie zostanie Mark Allen. Trzeba będzie otwierać czerwone. Może nie teraz do czarnej. Przesunięcie. To miało być chyba delikatne ruszenie bil czerwonych. Nie, jest jednak, tylko że nie ma kontynuacji. No szczęście w nieszczęściu. 46. Szczęście polegało na tym, że ta czarna jednak wpadła pomimo dość sporego przecięcia, a nieszczęście na zatrzymaniu się licznika Mark Allena na pułapie 46 punktów. Mark Allen, 46. Chytre zagranie, to jest snooker na obie czerwone. No zły chyba już Marco Fu na tego kika, który mu się przytrafił. Przesłonięta bila kieszeń prawa dolna, czy jednak nie? No, raczej nie, skoro do tej bili składa się Mark Allen, ale bardzo mało zapasu ma przy bili różowej, czyściusieńko bardziej nawet na ten
prawy słupek powinien zagrywać Mark Allen. Oj, sporo miejsca było jednak. I teraz ważne, żeby dobrze wyjść na ostatnią czerwoną, a żeby to się stało, to chyba będzie potrzebne. Takie hit and hope było Marco Fu. Może i frustracja, a może też element taktyki dołożony. Kick tutaj może odebrać szansę na zwycięstwo w partii Allenowi, ale tego kicka nie dostał. A teraz tylko jakiś cud mógłby przywrócić do stołu Marco Fu. Seven. No dziwnie sobie wyszedł Mark Allen, mając czerwoną, po której można było spokojnie wyjść na bilę niebieską. A co teraz? Teraz szukam właściwego kąta na żółtej, żeby po wstecznej rotacji nie wyjść za wysoko, za nisko z naszej perspektywy, po to, żeby sięgnąć ręką do zielonej bili. Postępowa rotacja, więc troszeczkę kąta tu znalazł. Bok, bok i do zielonej. Tylko, że blisko bandy. Prostej bili zrobił sobie dużo trudniejszą. No i teraz znowu ma proste rozegranie Mark Allen. 16 przewagi, to już jest brązowa, jest już bilą na partię. Tak przy 5-1 to wydawało się gigantyczna przewaga Marco Fu. I mecz rozstrzygnięty. Kwestia czasu kiedy. A przy 5-3 tak naprawdę to już jest bardzo wyrównany rezultat. Oczywiście istotny jest, w jaki sposób ten rezultat został osiągnięty. Gdybyśmy mieli wcześniej 3-3, potem 4-3 i bardzo zacięta partia wygrana minimalnie przez jednego zawodnika na 5-3, inaczej byłby odbierany ten rezultat w sferze psychologicznej. Ale